Stanisław Janecki. Witam po 8:00 razem z panami Krzysztofem Lipcem, posłem Prawa i Sprawiedliwości, oraz panem Jackiem Tomczakiem, posłem Koalicji Polskiej, czyli Polskiego Stronnictwa Ludowego, Unii Europejskich Demokratów i Konserwatystów. Jak rozumiem, pan Jacek Tomczak jest tą częścią konserwatywną. Dzień dobry panu. Witam. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Szanowni panowie, na rozgrzewkę takie stwierdzenie pani senator Barbary Zdrojewskiej z Platformy Obywatelskiej. Cytuję: zamiast pytać tylko, czy opozycja jest gotowa do przejęcia władzy, zastanówmy się też, czy społeczeństwo jest gotowe na rząd, który obieca ciężką pracę i wyrzeczenia. Czy to jest zapowiedź tego, że społeczeństwo może nie dorosło do wyobrażeń opozycji i ona warunkowo może wziąć władzę, jak to społeczeństwo dorośnie i spełni te wyobrażenia? Może od pana Jacka Tomczaka bym zaczął. Panie redaktorze, ja myślę, że to jakiś kik słowny. Nie koncentrowałbym się na tym. Myślę, że ogólnie chodziło o to, że dzisiaj w wielu aspektach, w wielu miejscach ta władza mogłaby być lepiej wykonywana. Myślę, że widzimy wiele rzeczy, których drążą problemów dzisiejszy rząd, szereg konfliktów, walk wewnętrznych, które powodują, iż nie zawsze mam przekonanie, że dzisiaj ten rząd jest w stanie skutecznie zmagać się z problemami, które dotyczą Polaków, ponieważ znaczna część swojej koncentracji ten rząd niestety, ale skupia się na walkach wewnętrznych. Ale nie ma pan wrażenia, że właśnie te wymagania od tego, żeby społeczeństwo sprostało politykom, przecież nawet wielu liderów opozycji udaje się w teren, teraz to jest ograniczone, ale przy pomocy innych środków pyta społeczeństwo: drodzy obywatele, co my mamy zrobić, tak jakby politycy nie byli za to odpowiedzialni i przekazywali gotowe programy. Czy to nie jest jednak poważna sprawa, że się traktuje społeczeństwo jako takie, no mamy takie, jakie mamy, ono nie jest niestety takie fajne, jakbyśmy sobie wyobrażali, ale co my biedni mamy zrobić? No, ja już powiedziałem, że uważam, że ta wypowiedź jest po prostu niezręczna w tym kontekście. To politycy mają wiedzieć i być przygotowani do tego, żeby skutecznie wykonywać władzę w imieniu Polaków, w imieniu suwerena, który ich wybiera. Dlatego to zestawienie i to sformułowanie no jest, uważam, niestosowne. To zapytam pana posła Krzysztofa Lipca w takim razie. Czy to jest taki wypadek, ja wiem, semantyczno-składniowy, czy jednak oddaje pewnego ducha tego, co przynajmniej w części opozycji się dzieje, czyli narzekania, bo w tle może być to, że wy, szanowni obywatele, źle wybieracie po prostu. Ja mam jednak takie przekonanie, że wypowiedź pani senator była zgoła autentyczną wypowiedzią i zapowiedzią tego, czego ewentualnie polskie społeczeństwo może się spodziewać po, nie daj panie Boże, ewentualnych rządach Platformy Obywatelskiej. To przecież myśmy to przeżywali. Ciężką pracę i wyrzeczenia za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, które były sprawowane przez 8 lat. Ludzie ciężko pracowali, niewiele z tego Polacy mieli. Zawsze ciężko pracowali. Statystyki są takie, dokładnie że tak. W trzeciej RP to jedna wielka, ciężka praca. Ponosili też wiele wyrzeczeń i z tego tak naprawdę w kieszeniach im nie przybywało. Dopiero zmiana rządów w 2015 roku doprowadziła do tego, że i wynagrodzenia zaczęły rosnąć, i najniższe emerytury zostały podniesione. Najniższe wynagrodzenie, które wzrosło ponad 800 zł. No to są te rzeczy, które tak naprawdę pokazują jednak to, że zmiana rządów w 2015 roku na skutek decyzji demokratycznej
demokratycznej polskiego społeczeństwa była decyzją słuszną. No i dzisiaj tego typu stwierdzenia ze strony polityków Platformy Obywatelskiej no kładą się cieniem i nic dobrego nie wróżą. Ja akurat tym bym się bardzo nie przejmował, albowiem Polacy to mądry naród, który potrafi się wsłuchiwać w głos polityków, potrafi wyciągać tenże naród mądre wnioski i sądzę, że nie grozi nam to, aby władza przeszła w ręce Platformy Obywatelskiej, takiego obozu politycznego, który tak naprawdę można mocno powątpiewać, czy jego interesem w przyszłości, kiedy przyszłoby im rządzić, nie daj Panie Boże, to jest interes Polski, interes Polaków, czy być może tak, jak to ostatnio politycy Platformy Obywatelskiej poszli szerzej. No weźmy w kontekście walki z pandemią i w kontekście funkcjonowania Narodowego Programu Szczepień, kiedy polityk Platformy Obywatelskiej twierdzi, że to, że u nas idą te szczepienia, mówiąc kolokwialnie, to zasługa państwa niemieckiego, które poniosło w tej materii wiele wyrzeczeń. Więc jest pytanie tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi, czyj interes reprezentują dzisiaj w przestrzeni publicznej politycy Platformy Obywatelskiej. Mam takie przekonanie, że jednak nie jest to polski interes, bo dzisiaj w tej sytuacji, kiedy polski rząd walczy z pandemią, z jednej strony walczy o zdrowie i życie Polaków, z drugiej strony zaś o stan polskiej gospodarki i kładzenie ze strony polityków totalnej opozycji kłód pod nogi temu rządowi, zaświadcza o tym jednak, że jest tutaj pytanie o to, o co tak naprawdę w tej przepychance politycznej chodzi. Dzisiaj, kiedy walczymy z pandemią, w myśl zasady wszystkie ręce na pokład, powinniśmy walczyć o to, aby polskie społeczeństwo poniosło jak najmniejszy uszczerbek w tej niełatwej przecież sytuacji, no właśnie, z jaką mierzy się polski rząd. A tak niestety nie jest. No nie wszyscy, nie całej klasie politycznej na tym zależy. O tym uszczerbku chciałem porozmawiać. Czy jedynym kryterium, to może do pana Jacka Tomczaka, zamykania gospodarki powinna być sytuacja służby zdrowia? I czy ona nie jest czasem powiązana ze strategią walki z pandemią? No bo mamy nadumieralność pacjentów chorych na co innego niż COVID, ale nieleczonych, nie monitorowanych, nie dość wcześnie zdiagnozowanych. Zatem czy te lockdowny powinny być wyłącznie nastawione, no to jest istotne, no bo chodzi o życie ludzi, ale czy można było zastosować jakąś inną strategię? Pan Jacek Tomczak. No myślę, że przede wszystkim warto powiedzieć o tym, że rząd troszeczkę przespał tutaj. I można było na przykład wcześniej zablokować polskie połączenia z Wielką Brytanią. Ta odmiana brytyjska koronawirusa, jak wiemy, dzisiaj jest bardzo niebezpieczna i to jest jakby główny powód tak szeroko rozprzestrzeniającej się pandemii. I no, tego nie zrobiono. W związku z tym ta odmiana się znacznie szybciej pojawiła też i w Polsce i szybko się rozprzestrzenia, więc parę rzeczy można było zrobić. No ale ona pojawiła się w Czechach, pojawiła się na Węgrzech, gdzie numeralność jest jeszcze wyższa. No tak, ale my byliśmy jedynym krajem. Tak, jedynym krajem też byliśmy, który nie wprowadził takich sankcji, żeby ograniczyć loty, albo przynajmniej zobowiązać tych, którzy przylatują z Wielkiej Brytanii, żeby mieli stosowne testy. Tego Polska niestety nie zrobiła, w związku z tym no to ewidentny jest błąd i rząd tę sprawę przespał. Myślę, że co do kwestii ograniczeń, wiadomym jest, że te ograniczenia, które są wprowadzane we wszystkich krajach świata, powinny być. Natomiast naszym zdaniem one powinny być uzależniane oczywiście od bieżącej sytuacji w poszczególnych województwach, od bieżącej sytuacji nawet w części powiatów. Więc nie musimy zamykać całej Polski
Polski możemy to robić stopniowo, pozwolić tak, żeby część przedsiębiorców mogło funkcjonować tam, gdzie sytuacja jest trochę lepsza. Już wiemy, że dzisiaj w wielu miejscach jest lepsza, więc te ograniczenia można byłoby już tam znosić. Już mogliby przedsiębiorcy normalnie działać. Polacy są umęczeni tym lockdownem i skalą tych obostrzeń. Myślę, że te restrykcje idą trochę za daleko, zwłaszcza jeżeli chodzi o możliwość działania szeregu polskich podmiotów gospodarczych i można byłoby je robić sensowniej, niekoniecznie stosując jedno kryterium do całej Polski, tylko tak mówię, obostrzenia regionalne, a nie ogólnokrajowe. No to pana posła Lipca zapytam w takim razie, czy to jest w ogóle realne przy tej wymianie mimo różnych ograniczeń, przy tej mobilności? No bo na początku trzeciej fali były ograniczenia regionalne, było warmińsko-mazurskie, było województwo pomorskie, a potem jednak nie można było zapanować nad całym krajem, potem śląskie i ten wskaźnik reprodukcji, który przekraczał jeden, czyli jedna osoba zarażała więcej niż jeden, to wtedy oznaka jest tego, że wzrasta pandemia, był w całym kraju tak koło 1,18, więc czy to się dało zrobić, panie pośle? Krzysztofa Lipca pytam o to. No, z całą pewnością tak jest, bo tak pokazują to dane właśnie z tych województw, gdzie ta regionalizacja została w skali ogólnopolskiej zastosowana, więc warmińsko-mazurskim województwie przyrost osób chorych na COVID z chwilą zastosowania tychże restrykcji regionalnych zmalał i to nie ulega żadnej kwestii. Nawet więc wskaźnik reprodukcji spadł poniżej jednego. Dokładnie tak. I to nie tylko na Warmii i Mazurach, ale w tych na Mazowszu, tam gdzie były te regionalne restrykcje zastosowane. Ja natomiast wypowiedzi pana posła to widzę brak takiej konsekwencji, bo z jednej strony zarzuca pan rządowi, że za mało tych restrykcji było, jak chociażby na początku trzeciej fali pandemii, wtedy kiedy mówił pan o nieograniczonym braku ograniczeń ze strony przylotów z Wielkiej Brytanii. Nie, z tego co ja sobie dobrze przypominam, to akurat takie ograniczenia były i Polska podjęła jako państwo, jako jedno z pierwszych państw tego typu ograniczenia, ale to przecież nie chodziło nawet o Brytanię, bo ten wirus, ta odmiana brytyjska COVID-19, ona docierała do nas i ten wirus docierał do nas z różnych stron, nie tylko akurat ze strony brytyjskiej wprost poprzez połączenie lotnicze, kiedy to pasażerowie przylatywali, ale ten wirus, ta odmiana tego wirusa opanowała nie tylko Europę, ale cały świat bardzo szybko i myślę, że tutaj ci, którzy do nas docierali również z innych stron świata, też byli nosicielami tegoż wirusa. Myślę, że to nie jest ten problem i najbardziej istotny. No nie można działać w myśl zasady mieć ciastko i zjeść ciastko. Nie, trzeba się na coś zdecydować. Polski rząd zdecydował się na bardzo prostą i dobrą drogę. Ja już to powiedziałem. Z jednej strony dbałość o zdrowie i życie, z drugiej strony zaś dbałość o stan polskiej gospodarki. I w moim przekonaniu to udaje się polskiemu rządowi czynić, albowiem u nas lockdown nie jest aż tak dotkliwy, nie jest tak głęboki jak w innych krajach wysoko rozwiniętych. Weźmy Niemcy, Włochy czy też Francję, gdzie pomimo tego, że ten lockdown jest przeprowadzony na dużą skalę, to oni mają i tak poważne problemy w kontekście dbałości o zdrowie swoich obywateli. Szpitale są przepełnione, brakuje lekarzy, brakuje też miejsc z respiratorami. U nas sobie z tym wszystkim radzimy, pomimo tego, że zastaliśmy przecież niełatwą sytuację też w służbie zdrowia. U nas dzisiaj największym problemem w służbie zdrowia to tak naprawdę to jest kwestia
braku opieki medycznej, a więc przede wszystkim lekarzy. Natomiast jeśli chodzi o ilość łóżek, jak i miejsca respiratorowe, są jeszcze te miejsca w rezerwie, aczkolwiek ta rezerwa coraz bardziej jest uboga, coraz bardziej się kurczy, to jednak jeszcze Polska daje radę i mam takie przekonanie, że w tej materii powinniśmy zabiegać i tworzyć dobry klimat ku temu, aby rzeczywiście z jednej strony służba zdrowia miała poczucie, że ma wsparcie ze strony polityków ponad podziałami politycznymi, z drugiej zaś strony polskie społeczeństwo powinno mieć też takie poczucie takiej solidarności, bo tylko działając właśnie w ten sposób, działając solidarnie, możemy osiągnąć dobre efekty. Ten dobry klimat, który politycy powinni tworzyć, on jest nieodzowny ku temu, aby można było osiągnąć Zapytam pana posła Tomczaka o tę solidarność i o pewną dyscyplinę społeczną. No, wiele rzeczy jest pozamykanych, hotele, restauracje, turystyka i tak dalej, a z drugiej strony mamy przykłady terenów nad Wisłą w Warszawie, gdzie każdy może się przekonać, że tam masa ludzi młodych siedzi i sobie obok siebie jak na stadionie i sobie tam różne rzeczy przyjemne robi. Wyspa Słodowa we Wrocławiu to samo. Takich miejsc w Polsce jest masa. Czy takie dość otwarte kwestionowanie tego, do czego zachęcają niektórzy politycy? To jest jakiś rodzaj skutek zmęczenia, czy po prostu takiej dezynwoltury, że a tam rząd swoje, a my wiemy swoje i nie będziemy się podporządkowywać? I czy to nie ma wpływu jednak na przedłużanie tych lockdownów, co uderzanie w gospodarkę? Pan Jacek. Nie wiem co, po pierwsze się podpisuję absolutnie, co powiedział pan poseł, w sprawie solidarności, wsparciu i docenieniu też całej służby zdrowia, lekarzy, pielęgniarek, którzy walczą na tej pierwszej linii frontu. To jest ważne, żebyśmy wszyscy wyrazili im ogromną wdzięczność za ich pracę i za heroizm wszystkich służb medycznych, które dzisiaj walczą na tym froncie z COVID-em. Jest potrzebna też poważna debata na temat tego, jak zrestrukturyzować i zmienić polską służbę zdrowia, bo się zmagamy cały czas z takimi rzeczami, jak chociażby liczba lekarzy, liczba pielęgniarek. Musimy cały system edukacji, szkolenia zmienić to od razu. To już powinniśmy przy tych najbliższych już studiach, które rozpoczynają młodzi medycy, wesprzeć i jakby zwiększyć ilość miejsc tak, żeby można było po prostu z perspektywy kilkuletniej już mieć to tylko skutek ilości, będzie za 15-20 lat, bo tyle trwa wykształcenie specjalisty. Musimy myśleć długofalowo i krótkofalowo. Krótkofalowo trzeba mieć pomysł na to, jak zwiększyć dzisiaj i te problemy rozwiązywać. Jak pan Krzysztof słusznie zauważył, brakuje nam lekarzy i pielęgniarek cały czas i to nie jest proste, żeby to rozwiązać. Natomiast apel o szczerą debatę pozbawioną takiego języka walki politycznej w tej sprawie jest konieczna taka dyskusja jak najszybciej. W zakresie obostrzeń tylko im tego, muszę tego powiedzieć, dodać, że no, ludzie muszą też czasami wyjść na dwór, pójść do lasu, odetchnąć, złapać pewien dystans. No nie możemy ograniczyć wszelkich funkcji życiowych. No, powiedzmy tak, gdyby skrajnie potraktować tych, którzy chcą wprowadzić te obostrzenia, no to tak naprawdę Polacy nie mogliby pójść, nie wiem, do sklepu spożywczego czy do warzywniaka, bo wszędzie tam stoją w kolejkach i też stanowi to zagrożenie dla ich życia. Więc do szczepienia wiadomo, też stoją w kolejkach. No dokładnie tak. Więc musimy sobie zdawać, że no nie jesteśmy się w stanie zamknąć totalnie, więc też nie miałoby to, nie byłoby możliwości pozyskania produktów spożywczych do tego, żeby przeżyć. Więc te ograniczenia trzeba racjonalnie wprowadzać i to, że Polacy chcą wyjść na zewnątrz, pójść do lasu, przespacerować się, jest sprawą oczywistą i nawet konieczną.
dla części starszych osób zabijające tak samo jak COVID będzie brak ruchu przez parę miesięcy i siedzenie po prostu w domu. Ja też widzę, jak się pogarsza stan zdrowia seniorów, którzy z powodu właśnie lockdownu przestali wychodzić na zewnątrz na przykład. Także trzeba stosować też w tych ograniczeniach pewien zdrowy rozsądek i mieć tą perspektywę, że ludzie muszą też mimo tych ograniczeń żyć jakoś. To pana Krzysztofa Lipca zapytam jeszcze o tę akcję samorządową w kwestii szczepień. Czy to jest jakiś wielki postęp będzie akcji szczepionkowej, skoro wciąż nie wiemy, ile będzie dostępnych szczepionek i czy rzeczywiście przez te punkty samorządowe taki skok nastąpi ilościowy, który pozwoli nam latem optymistycznie patrzeć na rzeczywistość? No, ta akcja samorządowa jest związana z sytuacją nadzwyczajną, jaka ma teraz zafunkcjonować w kwietniu, albowiem spodziewamy się tego, że z różnych stron, od różnych dostawców napłynie dosyć sporo preparatów do szczepienia. Dlatego też, żeby nie było w tej materii zastoju przy takim nadmiernym skoku podaży tejże szczepionki, rząd pomyślał w ten personel, sposób, aby... Skąd personel lekarski do szczepienia, no skoro właśnie, te punkty jeśli chodzi o personel, to sprawa została już w sensie prawnym uregulowana, albowiem nie tylko do szczepienia, ale również ma nastąpić regulacja dotycząca kwalifikacji do szczepień, że to grono osób, które będzie mogło kwalifikować do szczepień, musimy zostanie kończyć, również poszerzone. I rzecz dotyczy innych zawodów medycznych, jak chociażby ratownictwo. Pracownicy medyczni, bardzo farmaceuci, fizjoterapeuci, dziękuję. Oni będą do tego uprawnieni. Pan Jacek, tak więc Tomczak. Mam przekonanie, że to jest będzie sprawdzone. Koalicja Polska, dobrze. Pan Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.